Wszystkie testy, modyfikacje i próby wykonane zostały przez profesjonalnego wariata. Jakiekolwiek naśladowanie może skończyć się utratą zdrowia, życia oraz utratą wartości sprzętu. Nie powtarzajcie tego w domu i poza domem. Siemano! Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić belkę w Passacie B5 FL. Ale bez FL też. Beleczki są takie same w FL-ce i zwykłej B5-ce. Dlaczego wymieniam? Bo po wypadku jednak okazało się, że jest delikatnie skrzywiona, więc trzeba wymienić. Nową zamówiłem, co prawda przyjdzie jutro. Wy nie będziecie tyle czekać z wymianą. Dla Was to będzie sekunda. Dzisiaj zajmę się po prostu demontażem, a jak przyjdzie, to montażem, ale dla Was to będzie jeden odcinek, więc zaczniemy od demontażu. Zobaczycie, jakie to proste. No i sam wpierw trzeba oczywiście unieść samochód. No to nie patrzcie, to jest tylko zrobione po to, żeby przed przegląd. Cała ćwiara jest do wymiany, także to jest tylko tak, żeby nie było, wiecie, ostrych krawędzi, żeby się nic nikomu nie stało. No dobra, tak jak mówiłem, ściągamy. Na samym początku najlepiej, to już wchodzę pod samochód, Wam pokazuję, trzeba odkręcić oto mocowanie. Można by było odkręcić tu, ale dużo łatwiej jest odkręcić te trzy śruby z jednej, jak i tam z drugiej strony i całe nam tutaj zejdzie. Następnie musimy odkręcić amorek. Najlepiej z dołu albo z góry. Ja odkręcam z dołu tutaj. Teraz bez gadania zabieram się do roboty. Te elementy trzeba odkręcić, ale sam pierw odkręcimy amora z tego względu, żeby wyciągnąć tu sprężynkę. Użyję podnośnika tego, a nie tego. Dlaczego? Bo na tym, jak nawet uniosę trochę, to może mi zbyt mało później opuścić, bym mógł wyciągnąć sprężynę. No, dlatego teraz zobaczcie. Podeprę sobie od razu belkę na środku. Oj, mi mordę strzelił. No i dobra. Jest podparta. Teraz musimy wykręcić amorro. Tu i analogicznie z tamtej strony. I tak, tutaj mam tak śrubeczkę, a tutaj jest w środku. Widzicie? Trzeba uważać, żeby Wam nie spadła, bo tam do środka potrafi wpaść, ale daleko nie poleci. I teraz tak. Jednym sobie tu trzymamy, a drugim... Wyszła. Oczywiście nakrętka. Nie, jest. Mamy to. Widzicie? Cyk. Spokojnie, to mam wypadnie zaraz. Teraz robimy ten sam manewr z tamtej strony. Cyk. Mamy śrubę. Opuszczamy całą belkę. Oj, trochę zbyt brutalnie to zrobiłem. Macie sprężynę. Widzicie, to wszystko luźne. I sprężynkę po prostu sobie rączką wyciągacie. Pamiętajcie o tych podkładkach gumowych, bo lubią się zawieruszyć. Dobra, ta u góry nie schodzi też. O. Nie warto ze wszystkim przechowywać. O. To samo robimy z tej strony. Cyk, fuch. Sprężynka wyciągnięta, podkładka jedna i podkładka druga. No i dobra, i teraz trzeba odkręcić mocowanie te tutaj, jak i po drugiej stronie. Tylko właśnie teraz przyda się coś, żeby można było podeprzeć, nie? Zróbmy tak. Najpierw odkręcimy, bo to kurde, nie będzie później jak. Kręćmy sobie te dwie. Ja już sobie poluzowałem z tej strony, żebyście nie myśleli, że tak łatwo idzie, nie? Znaczy, kluczem idzie łatwo, darowym. No. I teraz sobie podeprzemy, bo nam trochę opadnie. O. Cyk. Idziemy na drugą mańkę. To niech będzie podparty. Tu też sobie podeprzemy. Ale... O. Też sobie odkręcę te dwie najpierw.
cyk, jedna. Ok, no i odkręcamy. Teraz się mogą cuda dziać. Gdzieś na bok zejdzie. Spoko. Teraz póki jest na tych wszystkich podnośnikach, możemy jeszcze zluzować. W sumie mogliśmy zrobić to wcześniej. Odkręcić te mocowania. Tu, tu, tu. To jest linka ręcznego. Jak i w sumie hamulec mogliśmy najpierw odkręcić. Także najpierw odkręcamy hamulec, ale nic się nie stało. Ściągniemy to teraz, a to niech sobie wisi na tych, tych. Więc dobra, odkręcamy najpierw. To są dziesiąteczki. Natomiast mocowanie, jak już mówiłem, linki ręcznego. To jest druga. No i to jest trzecia. Ściągnęłem rękawiczki, jak widzicie, bo nie lubię robić jednak w rękawiczkach. Trudno. Łapy się jakoś domyje. A no tutaj nam wychodzi całe to ustrojstwo. No, tu mamy, tu po prostu wyciągamy z tych zatrzasków, o, po prostu linki i te wszystkie. O, o, tu ładnie nam wszystko wyjdzie. Cyk, to zaraz i tak odepniemy, tam taka wtyczka jest, ale to jak wyciągniemy na zewnątrz, to będziemy widzieć. Hamulca nic nie odpinamy, po prostu ściągam cały zacisk. Idę tylko jeszcze na drugą stronę, też odkręcę tam mocowanie. Też odkręcę tam mocowanie i działamy dalej. Teraz ściągamy, słuchajcie, zacisk. Zaczynając od tego tutaj, tak, potrzebujemy klucz 16, który wkładamy tu i 13, który jest z tej strony. Ja sobie to poluzowałem, nawet łatwo poszło, słuchajcie, bardzo łatwo. I to samo teraz z dołu, dlatego mówię, że trzeba było to zrobić wcześniej, byłoby znacznie łatwiej. O, poszło ładnie. Weźmy je od razu, żeby nie zginęły. No tu nie wyciągnę. O, wyszło. Cyk. Mamy ściągnięte. Nic nie trzeba rozpinać. I teraz tak. Idę po tertytki, sobie podwiesimy to do góry. Podwiesimy sobie gdzieś na amorka. Niech sobie wisi. No. Elegancko, niech sobie wisi. No my odkręcamy dalej. Teraz odkręcimy sobie ten zacisk, ale w sumie to sobie odkręcimy później, słuchajcie, jak wyciągniemy już belkę na zewnątrz. I to robimy to samo. I mamy cyk, fuch. Patrz. Na początku nie zaglądałem do tego, zawsze miałem, wiecie jak to jest. No. Trochę zostało, tak trochę krzywo tego jest. Trochę klocka zostało, ale to już jest do wymiany. Na szczęście mam na wymianę nowe, także spoko luz. Wszystko już mamy. To jest zrzucone. Belkę możemy zrzucić. Moim zdaniem. Moim skromnym zdaniem. Idziemy na drugą stronę. Delikatnie, Marcin, wyściłeś? Oczywiście. Belka wisi. Teraz pomęczmy się z tymi czujnikami, zobaczymy, co tam się dzieje, o co tam chodzi. Słuchajcie, jest na to patent. Patrzcie, kombinerki, ja mam akurat takie. Łapiemy tutaj za cycusia, tylko delikatnie, żeby nie łamać. I machamy tak. O, no, już wylazło delikatnie. Gdzie są matka? Przepraszam za te odgłosy dzieci, no ale... O. Widzicie? Wychodzi. Teraz podważyć po prostu z różnych miejsc. Znowu lezie czego? O! I to jest czujnik ABS. Tu jest, tu trzeba zabezpieczyć, bo tutaj ile konektorów jest jakieś i uszczelnienie. Teraz trzeba nic innego, tylko ją wytargać. I tak wygląda ten złom. Dobra, demontujemy to gówno teraz.
całego naszego sprzętu. Dobra, teraz z tej strony. Wywal te klocki, reszta zostaje. Ta strona jest ładna. Reszta zostaje. No ta może by poszła, bo tak wyjątkowo lekko. Do kompletu schowaj. No i tak wygląda Passat B5 bez belki. Część już tam pościągałem. Tarczy tylko tam trochę podczyszczę. Są grube, więc bez sensu. Są praktycznie tak jak nowe. Znaczy, sobie pomiarami jak się zmierzyło, jak nowe. Wyglądają jak zasypione, ale spokojnie. Dojdę z nimi do ładu. Czekam na nową, starą belkę i zakładam. Witam w kolejnym dniu. Spójrzcie na mnie. Wyglądam jak niczym jak ordynator zabierający się do operacji. Tak ma być. Przyszła nowa belka. Teraz ją rozpakuję. Zobaczymy, co to przyszło. A dzisiaj strasznie wiecznie. Akurat jest chwila, że mniej wieje, ale wieje okrutnie. Dobra, rozpakujmy, zobaczymy, co to przyszło. Tak wygląda. Osłona trochę pogięta, ale nie szkodzi. Dodatkowo przyszło z linkami hamulca ręcznego, ale tego nie potrzebuję. No i te łapy, na które polowaliśmy z żoną, się opyli, ale sama belka jest w dobrym stanie, lepszym niż tą, co mieliśmy. No i dobra, montujemy. No muszę ściągnąć czujnik ABS-u, tą linkę i to muszę wszystko wypiąć. Tym was już nie będę zanudzał, bo widzieliście, jak to robiłem. I co, i będziemy zakładać i powoli wszystko spinać. Niestety te czujniki tutaj muszę wyrywać śrubą, bo się nie da ich wyciągnąć. Są tak zaspawane, kurczę, ze starości, że jest na to patent. Śruba. Dobra, wkręcamy taką śrubkę. Oczywiście z wyczuciem, nie do końca, bo pierdzielimy się piastem. Ten sposób to taki, klucz francuski, mocno. Dobra, jeszcze dokręcimy, bo widzę, że się klucz, śruba mi się aż wygięła. Ruszamy na boczki, o, idzie. O, i wychodzi. No i beleczka gotowa do montażu. Montujemy już na samochód. Czysta formalność. To Marcel, zaraz się okaże. Teraz musimy przykręcić łapę, bo to będzie wygodniej. Wstępnie oczywiście, nie mocno. Robimy to w ten oto sposób. Inaczej nie pasuje. Tak. Teraz żeśmy zauważyli, że te łapy są oryginalne, a te, co przyszły z belką, pokaż tam. Są łapami chyba zamiennikami, bo takie można na ale drogo kupić. Różnica oryginał, a zamiennik, nie? No, znaczące jest. Dosyć znaczące. Chyba, że to były do zwykłego Passata, to jest do Felki, ale nie sądzę. Sprawa prosta, przykręcamy tak. Śruba od tamtej strony, nakrętka od... Ach, tak za dużo, Marce. Klucze 21. Od razu mówię, jeden i drugi. Dokręcamy tak, żeby się ruszało. Nie napinamy. O tym opowiem później. Dobra. Druga strona. Dokręcamy i rusza się. I tak ma być. Beleczka prawie na miejscu. Teraz najlepszym sposobem to jest położyć ją na środku na jakiejś belce i powoli boki dźwigać do góry. I najpierw przyłapiemy z tej strony. No dobra, zaraz pokażemy, jak to robimy. Kuźle, ciężkie. Najlepiej robić to we dwójkę, ale... O. Trzeba trafić te tutaj mocowania, nie?
A i tutaj teraz przyda nam się żaba. Kluczem, jakim się przykręca te śruby, to są, to jest klucz 18. Będzie najłatwiej. Teraz tak, musimy mniej więcej... O Boże, już tyle mięcha dał Marcin. Dobra, trzymaj. Dobra, kręcimy. Musimy dokręcić te. Daj mi klucz. No. Idziemy podnieść teraz z drugiej strony, bo troszeczkę jest przekos, nie? Teraz sobie załapiemy z drugiej i będzie dzik. Se podeprzemy trochę dalej. O tam! O tu! Elegancko. Dobra. Wszystko ładnie ruchome. Dobra, jedna jest, dawaj następną. Długą teraz. Lepiej tak poruszać, to się na pewno trafi. O, jest trafiona, dawaj trzecią. Ruszamy na boczki i wszystko gra. Teraz kluczą. Rączkę. Git majonez. Dokręcimy to jeszcze kluczem dynamometrycznym. Idziemy na drugą stronę jeszcze tam jedną skręcić. Znaczy dobra, no skręcę ją bez was już. Powiecie o co chodzi, więc bez sensu wam pokazywać ciągle to samo. Dokręcę ile klucz mi na razie pozwoli, a później jak mówiłem, będziemy kręcić kluczem dynamometrycznym. Dobra, teraz odcinamy tą. Możemy zrzucić, bo musimy cały osprzęt tutaj przykręcić ten, nie? Co byśmy demontowali. Siostro, podaj skalpel, znaczy się ten dziesiątkę. Tam musimy. Pasuje. Pasuje, pasuje. No musi pasować, dawaj. Nakrętki. O. Siostro, jeszcze jedna. O, idzie jeszcze jedna, jest. Tu jest jeszcze jedna. Teraz mam wszystkie, bo w tamtej belce mi jedna szpilka się ułamała, musiałem dorabiać. No to kręcimy. Nieszczęsny czujnik bym założył. Jak to tam było? Teraz pryśniemy, dawaj WD-40. Wyczyścimy to trochę. Żeby nie było. Tłuszczem, kurde, żeby to tam wlazło. To ma takie swoje miejsce, znaczy miało kiedyś, ale się nie dziwię, że to kurde nie można wyciągnąć, jak to się praktycznie wbija, nie? A, weź ten amortyzator, bo mnie... Ale to jeszcze coś, przez coś muszę bić. Jakbyś mi podała jeszcze coś. Widzicie, jak ładnie wchodzi. Oczywiście wszystko trzeba zrobić z uczuciem. Jakbyście wiecie. Z uczuciem. Z uczuciem. No i jest do końca, dobra. Daleko nie poleci, dawaj ten plastik. Takie plastikowe słączki jest, stąd ściągałem. Tak to było. Chyba. Aha. Tak było, jakby to coś w ogóle zabezpieczało. Nie wiem, czy to coś zabezpiecza, może. W pełni sukces będzie, jak będzie działać. Dobra, wyłażę stąd. O, i ta strona już jest też zrobiona. Też sadziliśmy czujnik ABS. Siedzi sobie elegancko. Ja myślę, że najpierw przykręcimy ten. Amortyzatory. Teraz amorki, to wszystko nam pójdzie ładnie do góry. Będzie cacy, będzie wyżej, będzie lepiej robić. No trzeba to będzie tylko wygiąć, to jest tylko osłona. To mu się nagnie na wszystkie strony jak trzeba, także nie będzie problemu. Teraz będziemy wkładać też od razu sprężynki, także zakładamy podkładusie. Tu. Tu. O, piękne cycki. No, powiedzmy. Niech sobie tak wisi na razie. Zaraz podniesiemy delikatnie tam centralnie całą belkę. A później już będziemy sobie tak miejscowo podnosić i dokręcać amora. Dużo lepsze by było roboty w kanale, no ale cóż.
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Idź i za z drugiej strony zrób też taki manewr podkładki. Złóż sprężynkę, bo jak podniosę, bo to jest na celu zablokowania właśnie sprężyn, żeby już nam nie wypadły, to mój pomocnik tutaj zaraz to założy. Dawaj. Cyk. Cyk. Włóż sprężynkę, tam się trzyma delikatnie, nie pukaj. O, ja teraz będę podnosił i patrz, co się dzieje, działa. Podnosimy. O. Cyk, cyk. Idzie, idzie. O. Dobra, a rurkę potrzebuję, możesz mi podać, bo jednak ręką nie dam rady. Podnosimy tylko o kawałek, żeby zablokować sprężyny. O, w oko mi prawie wsadziła żona, fajnie. Jak blokuje się? Idzie do góry, nie? Tak, żeby się tylko nie zablokowało, bo ja nie chcę za bardzo tutaj cisnąć, żeby belki nie podgiąć, bo... No dobra, zostawiamy tak. Wygrzebuje się spod auta i grzebiemy. Albo nie wygrzebuje się, pójdę z tej strony, będziemy przynosić co trzeba. Śruby, wiesz, które tu były? Tak. To przynieś śruby. Trochę tu ciemno, ale zaraz będziecie widzieć z drugiej strony. Dobra, podnosimy. Tak, żeby trafić tutaj, o. O, miód malina teraz, nie? Teraz widać. Gdzie jest taki nasz rentgen? Wkładamy śrubkę. Pamiętacie, że przykręca się tam w środku, zaraz wam pokażę. Głupi klucz to jest, bo klucz numer 16 się używa z jednej, z drugiej strony. Dobra, podłączmy jeszcze. O, patrzcie, piknie. O, super. Teraz pasuje. Zobaczcie, samo wchodzi. O, elegancko. I z drugiej strony nakręteczka. Czekaj. O, tam jest nakrętka. I teraz dokręcamy wszystko. Przytrzymujemy. Jak malina. Lepiej nie będzie. Spuszczamy. I wisi. Good. Teraz idziemy zrobić to samo z drugiej strony. Dobra, jedziemy. Jest to podkręcone, czy nie? Nie wiem, to jest. Podkręćmy. Jest i jedziemy. Śrubę przygotuj. I robimy to samo, dokładnie. Cyk, cyk. No, tutaj wszystko na luzie wchodzi, to musi być prosto. Tam wbijaliśmy, pamiętasz, śruby. No, no, no. A? Dawaj. O, patrz, sama wpadła. Tak już nie wchodzi, patrz, jest elegancko. Z tyłu już wam nie będę pokazywał, wiecie, gdzie się nakręca. Załapiemy. Dobra, tak. Głód malina. Lepiej nie będzie. O. I wisi. Wyłażę spod auta. Oczywiście to trzeba też spuścić. Nawet nie trzeba, bo już się samo uniesło do góry. To jest, się wyluzowało. Dobra, wyciągamy to. I was też wyciągam. Teraz jak samochód, to żona mi doradziła, bo jak zwykle bym opuścił samochód i bym leżał później pod samochodem, dokręcimy te łapy, te trzy śruby, co żeśmy łapy mocujące, w odpowiednią siłą, czyli około 112 powinno być niutków, więc taką siłą dokręcamy. Chodzi o te śrubki, prawda? Jeszcze nie. O, już. A tą i mamy pewność, że jest ok. Tą śrubę tutaj, gdzie ona jest, ta główna śruba, która trzyma nam belkę, dokręcamy później na opuszczonym samochodzie, bo jakbyśmy teraz dokręcili i opuścili samochód, to ona się już napręży. W momencie, jak samochód stoi, ona będzie cały czas naprężona i szybko wam się rozleci. A tak jak samochód siądzie, spuścimy go z lewarka, najlepiej jeszcze pobujać budą, żeby to wszystko ładnie tam się ułożyło. Dokręcamy na sztywno i jest w pozycji neutralnej. I tak powinno pracować. Także to jest bardzo ważna rzecz. Idę jeszcze z tamtej strony, ale że mnie będę pokazywał, bo widzieliście. I zaraz widzimy się na przykręcaniu jarzma.
Jarzemko ładnie chodzi, zobaczcie. Tłoczki pięknie chodzą. Teraz przykręcamy jarzmo. O Boże, o Bożena. I teraz tak. To idzie tam do środka. A? A? Cyk, fuch. Siostro, klucz. Klucz. Dobra. Teraz zacisk. Od razu z klockami trzeba będzie. Siostro, klocki nowe. Zaraz je zjedziecie za tarczę, nie? Że powinien dać do tego. Albo wymienić, albo ją z tego. No, zeszlifować, stoczyć. Tam nie trzeba. Smarowali tym płynem. Same klocki się dotrą, będzie G. Teraz. No musisz jakoś. O, dobra, tu. Widzicie, tu jest tłoczek. Wszystko pięknie cacy. Teraz, żeby włożyć te grubasy, to nie nada. Trzeba ten tłoczek cofnąć. I w passacie jest tak fajnie zrobione, że ten tłoczek jest wkręcany i nie wciskamy go. A do tego czego służy zwykły O? Klucz do kątówki, czyli do kątówki, do flexa inaczej mówiąc. Patrzcie, wkładamy teraz tu, kręcisz, pokaż tutaj ludziom. Patrzcie, on idealnie pasuje, widzicie? Wkładamy tu. I widzicie jak idzie pięknie? Teraz drugiej manki. O. Pięknie wchodzi. Kręcimy ile wlezie. Patrzcie, wkręca się. O, i ładnie siada. Czyli widzicie, niemiaszki fajnie wymyślili. Zobaczcie, jak się przestrzeń zmienia. Cofniemy ile się da. Wkręcając, cofacie tłoczek, pamiętajcie. Wycierasz tam? Cofając, cofa się płyn w zbiorniczku, także jak macie go za dużo, to tam się wyleje, tak jak mi się właśnie wylało. Cofnę go maksymalnie ile się da. No i dobra, myślę, że tyle wystarczy. I teraz montujemy klocki. Klocki tutaj, słuchaj, ta berwajta mają swoje miejsce takie. A tu. I tu. O. Tak to wygląda. Możecie luknąć. Te swoje takie miejsca ma. No i teraz wkładamy dalej. O. O. Miód. Miód malina. I teraz te załapujemy. Panie, chce pan tutaj złoty? O, zawał. Tutaj nam sprężyna odpycha. Klocka, także ten tak jest, nie? Także ta jest 15, tu, ta jest 13 tutaj, a to do przytrzymania tu jest 15. Gdzieś było, ale dobra, przytrzymamy na razie. O. Przytrzymam na razie. Na razie szczypcami przytrzymam, może wystarczy i się uda dokręcić. Kurde, matka, ja dziś miałem grzechotką takie, tego nie ma. To dawaj mi grzechotkę, 13, nie będę się pierdzielał, załóż tu 13. Można przytrzymać szczypcami. Gdzieś 15 zaginęła. O! I gotowe. No tutaj musimy te jarzmo przykręcić, ale wiedzieliście już jak to robiliśmy, z tamtej strony skór się robi adekwatnie, więc spinam wszystko jeszcze raz z tej strony, tak jak tam. No i zakładamy kółeczka. Zresztą pokażę wam jeszcze wszystko spięte. Taka ważna uwaga, czasami może być tak, że jak nie mieliśmy, nie kręciłem teraz tego, więc powiem wam co się stało. Tłoczek był wysunięty tak daleko, że on jakby wyskoczył z tego gwintu. I kręciliśmy chyba z 15 obrotów, stał w jednym miejscu. Wtedy trzeba użyć zwykłego wcisku stolarskiego. Wsadzić go, ścisnąć ile wleży. I on jest na tyle wachliwy ten ścisk, że możemy operować tym. I wtedy pół obrotu dokręcacie, przestawiacie, bo czasami jest kąt, że trzeba z tej strony włożyć albo z tej. Znowu przekręcacie kawałek, dokręcacie i tym sposobem załapało nam ładnie, że widzicie,
można cofnąć tłoczek. Taki mały tip, jakby wam się stało to, co mam właśnie tutaj. No i pięknie. Wszystko jest elegancko. Pozostało założyć koła. Tu mamy cacy. I tu mamy cacy. Wszystko z tyłu poprowadzone tak jak należy. Zakładam koła. I gotowe. Jeszcze musimy pamiętać o przykręceniu tej głównej tutaj śruby. Ale to zaraz. Najpierw założę kółeczka. Gotowy. To teraz jeszcze bardzo ważna czynność. Stoi na butach ładnych. Pobujajmy go sobie, żeby się ładnie gumy ułożyły. Tyle starczy. Cyk, fuch. 21. 21. Tak, zakładamy tu 21. I git majonez. Lepiej nie trza. Dobrze jest. Idziemy na drugą stronę. Znaczy tam widzicie z drugiej strony. Jest dokładnie ta sama sytuacja. Jeszcze nie będę czołgał, bo kurde, nie chcę mi się. Mnie tak kurde plecy bolą, cały brudny jestem. Także dokręcam tą i jest finito. No i koniec. Koniec. Robota wykonana. Jak widzieliście, wymiana belki nie jest zbyt skomplikowana. Trzeba znać parę niuansów. Wymiana belki w Passacie B5. FL dokładnie dodam. Ponoć analogicznie z zwykłej B5, także spoko luz. Zajęło mi to parę godzin, bo generalnie praca jest prosta, tylko zawsze są jakieś niuanse. Tam trzeba coś wkręcić, tu coś nie pasuje. No i wiecie jak jest, wiecie jak jest. Słuchajcie, i teraz tak, zostało mi, takie części mi zostały. Łapa, jedna łapa, druga. I tak to wygląda. Tutaj troszeczkę rdzy jest, ale generalnie one są, gumy są całe. Jedna, tu jest druga. O, no i zostały mi trzy takie śruby, to poprzednio nazwę, bo kupowałem. Jakby ktoś chciał, to spoko, mogę odsprzedać. To jest zamiennik jakiś, powiedzmy 4 dychy za sztukę razem ze śrubą. Bez śruby 20 zł za sztukę sama łapa. Sama śruba no, swego czasu chodziła po 60, powiedzmy. To sama śruba za 4 dychy komuś puszczę. Ją ciężko zdobyć, dlatego są w cenie. Dlatego mówię, jeszcze raz powtarzam. Jedna łapa ze śrubą 4 dychy, bez śruby powiedzmy 2 dychy, a sama śruba 40. O, taka cena niech będzie, w razie czego, jakby ktoś chciał. Leży, czeka, bo wiem, że te śruby ciężko zdobyć, także polecam. Także się poleca na przyszłość. A teraz może dlaczego wymieniałem tą belkę w ogóle? Po co wymieniać belkę, Marcin? No bo moja żona rozbiła mi mojego ukochanego Passata. Właściwie to jej Passat. Ona sobie kupiła, to na nią jest. Ale ja lubiłem, bo to jest... No fajnie mi się tym samochodem jeździ, kurde, w automacie. Super się jeździ, kurczę, wygoda jak cholera. No i pech chciał. Tutaj wam pokażę taką przebitkę, zobaczcie. Pech chciał, że wyjeżdżała spod szkoły. Dostała pancza w lewy bok, z tyłu w tylne koło, tak niefortunnie. Zerwało całą belkę. Na szczęście nic nie wygięło. Nic poza tą właśnie belką nic nie wygięła. Ona delikatnie się skrzywiła, koło po prostu poszło tak i do tyłu. No i generalnie właśnie tą taką śrubę ścięło, tylko gdzieś tam końcóweczkę już wywaliłem, nie wiem gdzie ona jest. Ścięło właśnie tą śrubę. Śrubę zdobyłem, założyłem tą belkę starą, niestety właśnie okazało się, że jest bardzo krzywa, więc poszła na wymianę. 200 na nim dałem. 200, także cała naprawa tego zderzenia, co już widzieli, tak tragicznie to wygląda. Na sam pierwszy rzut oka też wyglądało to bardzo tragicznie. Nawet facet, co nim przywiózł, mówi: panie, to do kasacji. Panie, nie takie rzeczy się robiło. No i generalnie mówię wam, wymiana drzwi, stówka na złomie. Nawet ten sam kolor, nie trzeba było właśnie malować. A błotnik, no, błotnik zrobiłem, no, zaraz wam pokażę zresztą. Teraz wam pokażę. Córa właśnie sprząta. Błotnik, słuchajcie, zapaprałem tylko tak szpachlą. Tutaj kupiłem ten plasticzek. Generalnie jak się zamknie, to jest tak wygląda. Wiem, to jest krzywo, cała ćwiara jest do wymiany tutaj. A ja nie będę tego robił, bo ten samochód ma po prostu jeździć. On jest potrzebny, żeby generalnie trochę towaru przewozić z magazynu do nas i on ma po prostu jeździć.
No jak się pokuszę, to może wymienię całą świarkę. Też nie są drogie. Na razie to jest tylko tak zaklejone, bo to było wszystko tak pognieczone. Facet na przeglądzie, już pytaliśmy, powiedział, że to ma być po prostu tak, żeby nie było krawędzi ostrych. No i nie ma krawędzi ostrych. No opatałeś, Marcin. Nie ma krawędzi ostrych. Można sobie palcem przejechać. I tak będzie na razie. Tak będzie. Taka, wiecie, to jest szkoła druciarstwa mojego ulubionego youtubera. Wiecie, którego. Także no, tak to właśnie będzie wyglądało. I teraz tylko przegląd. Musi przejść, bo wiadomo, że zabrali dowód rejestracyjny, no bo ten Teges. I tyle. Tak właśnie wygląda wymiana belki. Jak wam się podobało, zostaw łapkę w górę. Koniecznie zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No jak chcesz wesprzeć mój kanał, to po prostu postaw mi kawę. Link masz w opisie filmu. Aha, jeszcze nie kończymy, słuchajcie, to wam tylko pokażę. Możecie zobaczyć, parę trochę akcesoriów jest tu takie tajemnicze, to zaworek. Zaworek zwrotny taki jest, o tutaj takie, nie wiem nawet co to jest. Tam parę rzeczy. Będę jeszcze przerabiał niebawem. Wyjebasto chińskie, pompeczka, która mi hałasuje pod samochodem, będę ją przenosił pod maskę, ale to już w następnych odcinkach się spotkamy, zobaczycie jak to wygląda, jak to wyjdzie. I muszę kończyć, bo córka coś ode mnie bardzo intensywnie chce, już tutaj na mnie oczami wodzi. Także widzimy się w kolejnych odcinkach, na które was serdecznie zapraszam już niebawem. Trzymajcie się, cześć.